Znak G1D, słupek wskaźnikowy z trzema kreskami, umieszczony po lewej stronie jezdni, informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego. Jest umieszczany pod znakiem A9 lub A10. Znak G1E, słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami, umieszczany po lewej stronie jezdni, informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego. Jest umieszczany w 1/3 odległości pomiędzy znakiem ostrzegawczym A9 lub A10 a przejazdem. Znak G1F, słupek wskaźnikowy z jedną kreską, umieszczany po lewej stronie jezdni, informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego. Jest umieszczany w 1/3 odległości pomiędzy znakiem ostrzegawczym A9 lub A10 a przejazdem.